Zimową porą oraz w deszczowe dni mogłam więcej czasu spędzić przy pracach w domku. Tak, kiedy tylko zaczyna się sezon, zmieniam branżę, jeżeli to tak można nazwać, i wychodzę na zewnątrz do natury. Chociaż wykończenie domku nie jest moim jedynym zajęciem, tak, gdy tylko robi się ładna pogoda, jest to okres, w którym mam sporo pracy w ogrodzie oraz przy zbieraniu swoich roślin, które najpierw zrywam, a następnie przygotowuję i suszę. W ostatnich latach nauczyłam się korzystać z darów natury, które są oczywiście niezastąpione. I choć w tym roku nie udało mi się wszystkiego zebrać, a część również miałam jeszcze w nadmiarze z poprzedniego sezonu, to i tak miałam sporo pracy. Dlatego praca w domku znowu poszły na jakiś czas w odstawkę. No cóż, nie da się mieć wszystkiego naraz, zwłaszcza gdy wiele rzeczy wykonuję sama. Są sprawy ważne i ważniejsze i trzeba wybrać spośród nich te bardziej priorytetowe. Choć bardzo bym już chciała mieć go ukończonego, tak jak widać, no na wszystko jednak chyba przyjdzie odpowiedni czas i trzeba na niego poczekać. Pomiędzy staram się również nadrobić pewne drobne prace w swoim domu. Tam również oczywiście zawsze znajdzie się coś do roboty.